wy się jakoś identyfikujecie może z ideami Rasta, czy po prostu gracie reggae, bo reggae jest fajne, bo reggae no jest w tej chwili cały czas na topie, można powiedzieć. Czy reggae się zrobiło w ogóle, teraz trzeba zauważyć, że zrobiło się strasznie popularne na przykład. Jeszcze myślę, że jak zaczęliśmy w 2006 roku, to reggae nie było tak na fali w Polsce jak w tym roku czy w zeszłym roku. Teraz bardzo dużo właśnie formacji takich reggowych pojawiło się na rynku w Polsce. No i każdy mi się kocha tą muzykę reggae i jakbyśmy nie słuchali tej muzyki, to byśmy jej chyba też nie grali, no na tym to głównie polega. A czy ktoś ma jakieś ideologie z tym związane, to nie wiem, to chyba jest trochę prywatna sprawa, nie wiem. Nie, no ja się nie utożsamiam z ruchem Rasta, aczkolwiek do filozofii ruchu Rasta nic nie ma. Jestem neutralny tak naprawdę. No na waszych koncertach widać dużo takiej sceniczności. Ale co, obycia ze sceną, czy...? W sensie takim może aktorskim nawet. Chciałam zapytać, czy to jest twoja zasługa? Co do energii przekazywanej do ludzi na koncertach, to myślę, że to nie jest tylko zasługa moja, to jest zasługa całego zespołu. Tak? No to tak jak już wcześniej powiedziałem, to, że jesteśmy takimi ludźmi, a nie innymi, to siedzi w nas i tą energię, którą w sobie mamy, chcemy przekazać widzowi i tak dalej. Myślę, że... nie, teraz się śmieję, bo powiedziałaś o aktorskich jakichś tam, nie wiem, zapędach. No to ja jak byłem młody, to brałem... Nie byłem młody. to brałem lekcje w ośrodku kultury teatralno-wokalne. To może coś zostało z tego. Ty też brałeś? Aczkolwiek układy choreograficzne, które przedstawiamy na koncercie, to jest naprawdę... Tak, to jest spontaniczne. To po prostu... To nie jest ustawione w domu. Nie. No fakt, przepraszam, fakt. Jeden układ choreograficzny, który tańczymy pod koniec koncertu, no to jest ćwiczony. Tak, to jest fakt. Widzów MN Wrocław. Moje miasto Wrocław. Czytelnik? Czytelnik.